Cześć, witajcie. Piękny śnieg dziś mamy. Niestety się topi. Jest dość mokro. Idę tutaj. O, nawet się poprawić nie mogę. Idę, widzicie, mam sanki. Odkupiłam od kogoś stare, używane sanki, ale są to takie sanki tradycyjne. I idę właśnie po małego do szkoły. Także plan jest taki, że pomimo, że śnieg się topi, zabieram dziecko na saneczki i będziemy jechać. Jak widzicie, chodniki są odśnieżone, żeby wszyscy mogli chodzić. Będzie ciężko później wracać. Sanki trochę ważą. O, też ktoś idzie z sankami pustymi po dziecko, także nie idę sama, widzę. Zobaczcie, idzie tam kobitka. Saneczki ma ze sobą. Toczy. Także super jest. Widzę, że więcej sankowiczów będzie, także wspaniała wyprawa śnieżna dzisiaj nas czeka. A tam już widać ciemną chmurę, widzicie, i droga mi się skończyła. Muszę iść tutaj po różnego rodzaju wertepach. Mam nadzieję, że mnie jeep nie rozjedzie. Dziękuję. Ojej. Jeszcze jedna osoba z saneczkami, także widzę, dzisiaj będzie całkiem wesoło na górce. Ja to się sama cieszę, że właśnie będzie można pozjeżdżać, że niosę te sanki nawet. Cieszę się, że wyszłam. Cieszę się, że jest piękna pogoda. I w ogóle taki uśmiech mam na twarzy, jakbym wyszła nie wiadomo z jakiego miejsca. Ale jest to po prostu fajne, mimo że jest tylko plus 3. Fajnie by było, żeby to jednak się nie topiło. Ale widzicie, jednak ciocia miała dobry pomysł na saneczki. Więcej dzieci będzie, także będzie wesoło. Dziś ciocia ma bootcamp. Ciocia dzisiaj ma dzień ciągnięcia. Jak koń. Jeszcze pod górę teraz. Zobaczcie, trochę napruszyło śniegu, o wiele lepiej się idzie, także super, pada. Jak dojdziemy do samej góry, tam jest górka i będziemy jeździć sobie na górce. Cześć, witajcie. Dziś tłusty czwartek i no właśnie, nie nagrywałam filmu, bo nagrywam 3 filmy w tej chwili w jednym momencie i, że tak powiem, już się zakręciłam dość mocno i w ogóle mam nadzieję, że te 3 filmy, coś się nie stanie, że one się ukażą, ale jak widzicie, mam tu wspaniałe pączusie, które już są zamknięte, ponieważ jadę zawieźć do zimowego lato pączki. Moje pączki można tu podziwiać. W całości, w swojej krasie, bardzo smaczne wam powiem. Są zrobione w urządzeniu, w termomisiu, jak to ktoś kiedyś ostatnio powiedział, i bardzo fajna nazwa, termomiś. I wam powiem, że są bardzo, bardzo smaczne. Także wam zaraz pokażę, jak wyglądają w środku. A? Wiecie co? Super. W oryginalnym przepisie trzeba było dodać 40 gramów rumu do cukru, żeby zrobić polewa. To są pączki dla dziecka, więc ciocia dała sok z cytryny z wodą. Pycha. Śmieszna rzecz, która była tutaj. Jeszcze garnek do umycia został, ale wam powiem, że fajnie właśnie Thermomix zrobił cukier puder. Rewelacja. Tylko śmieszna rzecz była, że w momencie, kiedy ja tu otworzyłam klapę, był taki dym. Zobaczcie, tu u góry mam czujnik. I wam powiem, że ja się przestraszyłam, że mi się czujnik włączy. I alarm się włączy, a wtedy przyjdzie cieć z dołu sprawdzić, czy tu się nie pali. Zobaczcie, pokażę wam jeszcze właśnie tak bardziej tutaj, co robię.
Tutaj być może już widzieliście, a może dopiero będziecie widzieć, nie wiem, raczej będziecie dopiero widzieć. Cały czas moczą się śledzie. Moczą się, jeszcze były słone nad ranem, także jeszcze muszą się namoczyć. Tutaj mam moją kapustę kiszoną, którą sama przygotowywałam. I dziś posłuży mi jako surówka do mojej ryby. Do rojtmej, czyli do taszy. Zobaczcie, ile tam jest w środku bombli. To jest kimchi. Bardzo fajna rzecz. Tu mam worek, dlatego że jest z wodą. I jak widzicie, worek powoduje, że powietrze nie dochodzi do środka, a reakcje mogą zachodzić i bąbelki mogą też wychodzić. A bardzo ważne jest, żeby tutaj kapusta była cała przykryta. Następną rzeczą, którą mam, tu mogę Wam pokazać, jest to kombucha, która po wymianie swoich płynów nastawiłam nową i jakoś nie bąbelkuje mi, chociaż dzisiaj troszeczkę lepiej jest, bo już tu, o, widać, tutaj jakaś reakcja zachodzi. Także w środę, tak mniej więcej do środy sobie będę trzymać kombuczę. I co robię z kombuczy? Już Wam pokazuję, tylko zgubiłam. Aha, tu jest. Tutaj mam też kombuczę. Zobaczcie, jaka jest nabrzmiała butla. Butla jest nabrzmiała, także widzicie, mam jedną rękę, nie mogę tego teraz otworzyć. Moment, zaraz zobaczymy. Tu widzicie moją kuchnię, mój mały stolik. Ja Wam powiem, ten stolik jest taki mały, że ja bym chciała, żeby jeszcze dłuższy był, co najmniej jeszcze raz taki. Byłoby super, no ale nie jest. O, także widzicie, tutaj już odgazowałam. O, jak pachnie. Zaraz sobie tutaj trzeba golnąć sobie. I widzicie, tutaj jest kombucha, która już jest około 5 dni co najmniej. Tutaj dodałam fajne te mango. Ale o tym też chcę zrobić film, o całej kombuczy i pokazać Wam właśnie, o co tu chodzi tak dokładniej. No i teraz posmakuję właśnie, jak smakuje kombucha. Gazowana, dobra. Zaczyna się robić lekko octowa, także chyba już za długo jest. Ale ogólnie bardzo smaczne. Ja już nie chcę, bo ja będę jechać i musicie pamiętać. W takiej kombuczy może wytwarzać się alkohol nawet do 0,5%. Także to jest, czy do 5%? Nie, do 0,5%, gdzie 5? Do 0,5%, także kombuczy też nie wolno za dużo pić. Zobaczcie, mam tutaj jeszcze rzeczy, które muszę wynieść do piwnicy i wyrzucić w ogóle, bo tu mam mój aerogarden, zapakowałam. Nie idzie żarówki kupić, więc nic z niego nie będzie. Zobaczcie, jaki kwiatek. Nie zakwitł mi na święta. Ani jeden, ani drugi. Idzie do piwnicy. Będzie czekać na lepszy czas. I tak, może na następne święta właśnie zakwitnie. Mam nadzieję. Jeden jest biały, drugi czerwony. Ja zaraz jadę po zimowe lato. Tak, jedziemy na trening judo. Jedziemy na trening judo. Ciocia ostatnio też ćwiczyła, żeby zachęcić dziecko. Także tak było bardzo fajnie. Jednak ciocia jest zbyt stara już i trochę chora i nie nadąży za grupą. Raczej jakaś joga wskazana by była. Więc ja się idę zbierać. Tak, muszę się zbierać, bo już jest taka godzina. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten film. I tak jak mówię, w tej chwili właśnie jeszcze nad jedną rzeczą pracuję. Jak wrócę, będę robić. Tutaj jest moja ryba. Zobaczymy później, jak to wygląda. Co z niej wyszło? Co z niej się zrobiło? Marynowana ryba na dzisiejszy obiadek, kolację dla Wenus tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie mój kanał. To na tyle. Trzymajcie się. Cześć!